Może być dyskusja, mogą być głosy w dyskusji, stanowiska. Bardzo proszę, pan Adam Kucharek. Pani przewodnicząca, panowie starostowie, a szczególnie stary w cudzysłowie zarządzie, który jest twórcą tego budżetu. Proszę państwa, właściwie to powinienem po raz czwarty odczytać tą uchwałę. Myślę, że państwo byście już wtedy kompletnie zapoznali się z budżetem, ale tego nie zrobię. Zacznę od definicji, jednej z definicji absolutorium z łacińskiego, znaczy zwolnienie, zwyczajowe stwierdzenie zakończenia studiów bez otrzymania dyplomu. Absolutorium jako wpis do indeksu wskazuje po, uzyskuje się po zdaniu wszystkich egzaminów. I tutaj troszkę chciałbym się odnieść. Jeżeli chodzi o ten egzamin, będę się bawił w wykładowce, żeby kilka słów o budżecie 2014 roku. Zawsze zaczyna się od rzeczy pozytywnych. Więc proszę państwa, to co zrobił zarząd kolegi starosty Puczyńskiego w sprawie na przykład przejęcia dróg Majstersztyk, oczywiście przy pomocy pana prezydenta, który łaskawie chciał te drogi przejąć, co było zaskoczeniem zarówno dla naszej rady, jak i dla radnych miejskich. Ale proszę państwa, i gdyby były tylko takie same sukcesy, obie ręce podnoszę za absolutorium. No ale też są też inne sprawy, o których chciałbym... Przepraszam, bardzo proszę jednak o wyciszenie rozmów. A jeżeli ktoś musi, proszę wyjść na korytarz. Dziękuję bardzo za pomoc. Widocznie moje tak jest nieciekawe to wystąpienie. Proszę państwa, powiem troszkę o innych sprawach, które nas jako klub Platformy Obywatelskiej troszkę zaniepokoiły. To są takie krótkie sprawy, ja będę mówił bardzo krótko w przeciwieństwie do poprzedników. Pierwsza sprawa to jest wiadukt na ulicy Wojska Polskiego, druga kwestia mostu Tczewskiego i trzecia inwestycje związane ze szpitalem naszym. Sprawy związane, tak? Związane z naszym szpitalem, czyli spółką Szpitale Tczewskie. Króciutko, wiadukt. Proszę państwa, uwagi mamy do tego tylko, że zgadzam się z radnym Wasiukiem, który mówił, że należało wnikliwie przeanalizować odwołanie się od decyzji, gdyż no jak państwo doskonale wiecie, troszkę tam było mankamentów z naszej strony. Uważam za bezcelowe wydanie stu paru tysięcy na kwestię odwołania się od wyroku. Całe szczęście, że obecny zarząd poszedł po rozum do głowy i wstrzymał się z kolejnymi odwołaniami, co jest bardzo pozytywne. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię mostu Tczewskiego, zapoznałem się z opinią, którą otrzymała Rada 23 września 2014 roku, przedstawioną przez Wydział Inwestycji, gdzie podana jest kwota 22 768 900 zł na pierwszy etap budowy mostu. Ale co jest ważne? Ważne tutaj w tej sprawie jest kwota, jaką zdecydowano się na projekt oraz uzupełnienie projektu. Jest to kwota, dokładnie z tego zacytuję państwu, cała kwota jest 599,10 zł, natomiast w 2014 roku według tych informacji wydano 207 070,50 zł oraz już w tym czasie na weryfikację tegoż projektu w kwocie, cała kwota była zatwierdzona większa, natomiast na 2014 rok wydano 36 654 zł. Już wtedy były korekty. Także sama decyzja będzie oceniana przez mieszkańców i przez państwa co do projektu zatwierdzonego przez poprzedni zarząd. I liczyłem z tym się, że obecny zarząd, który należy jakby
włożyć do poprzedniego zarządu w 50%, podjął zupełnie inną decyzję teraz, bo to się wiąże. Jedno z drugim. Wiemy, że absolutorium jest dla poprzedników, ale w jakiejś tam części jest też dla obecnego, co jest skutkiem tego. I cóż tego skutkiem jest? No, tego skutkiem jest 180 tysięcy, które trzeba będzie wydać na zmianę projektu. To jest raz. Kolejna kwota to jest bodaj milion z czymś na dołożenie do firmy, która wygrała przetarg i też będziemy musieli jako powiat wyskrobać te pieniążki. Czyli to jest jakby połączenie absolutorium dla poprzedniego, ale też i udział ma ten w tym nasz obecny zarząd. Kolejna sprawa to już ostatnia, bo nie chcę aż tak dużo tutaj mówić, nasz szpital słynny. Proszę Państwa, mam troszeczkę żal do poprzedniego zarządu, że nie wybrał wtedy oferenta, który przedstawiał nam pewne sprawy do i pewnie mielibyśmy dzisiaj problem szpitala jakby z głowy, powiem tak brzydko. No niestety ta firma nie została wybrana i stąd konsekwencje, że powiat dalej będzie hipoteką dla szpitala. Bardzo dobrze jest, jeżeli spółka nasza, Szpitale Tczewskie, będzie miała zysk. Ale co będzie, gdy będzie strata? Więc pieniążki będą musiały skąd pójść? Z budżetu powiatowego. To sobie Państwo zdajecie sprawę. Dlatego stąd mam taki mały żal do poprzedniego zarządu, że jednak nie wybrał tej oferty i nie przyjął warunki, nie wiem z jakich względów, firmy, która chciała być jakby inwestorem i przejąć ten nasz szpital. Ostatnią sprawą, którą chciałbym poruszyć, to też uważam, że nie do końca właściwe było podejście do DPS-ów, gdzie w pewnym sensie blokowano im rozwój poprzez finansowe sprawy. Pewnie pan skarbnik wie, o co chodzi, pewnie jeżeli takie pytania będą, to powie. Uważam, że powinno się dać większą jakby wolną rękę dla DPS-ów i pozwolić im na pewne przeszeregowania finansowe, które by wzmocniły budżet finansowy DPS-ów. Takie jest moje zdanie oraz oczywiście, co się z tym wiąże, podwyżki dla pracowników tego szczebla medycznego, które, jak Państwo wiecie, są żenująco małe. Ale to jest tylko moje zdanie. W związku z tym, szanując bardzo pana starostę Puczyńskiego, oceniam jakby ten budżet na 3+, ale ten duży plus należy się panu staroście. Za jego tutaj pozytywne cechy, wigor i bardzo, bardzo wielką wiedzę. Panie starosto, wielki ukłon. W związku z tym klub radnych Platformy Obywatelskiej wstrzyma się od głosu. Nie będziemy przeciwni. Dajemy żółtą kartkę, którą myślę, że obecny zarząd zmieni na po prostu z tej żółtej na same pozytywy. Na koniec jeszcze tylko jedno zdanie, jeżeli mi Państwo dacie skończyć. Jeszcze tylko jedno zdanie co do obecnego zarządu. Tak jak cząstka mała, czyli te 10% pracy nowego zarządu mieści się jakby w tym absolutorium. No niestety tutaj to będziemy oceniali za rok. Pragnę tylko dodać, że na przykład jedną z pierwszych decyzji obecnego zarządu był jego skład, sposób, jaki został wybrany i tu suwerenem będzie za 3 lata nie tylko my jako radni, ale też i wyborcy. Tak, dziękuję bardzo. Krzysztof Korda, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem przedstawić stanowisko Klubu Radnych Porozumień na Plus, Kociewski Klub Regionalny, w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Radni Klubu Radnych Porozumienie na Plus, Kociewski Klub Regionalny, przeanalizowaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu. W okresie sprawozdawczym do końca listopada 2014 roku pracował zarząd pod kierunkiem starosty pana Józefa Puczyńskiego. To jest do końca kadencji. Od 1 grudnia 2014 roku pracował nowy zarząd na czele ze starostą Tadeuszem Dzwonkowskim. W czasie, kiedy starostą był pan Józef Puczyński, zarząd tworzyła koalicja złożona między innymi z ugrupowań Porozumienie na Plus i Kociewski Klub Regionalnych.
Nie będę przytaczał tutaj danych z budżetu, który już był wielokrotnie czytany, więc tylko podam stanowisko, że klub radnych Porozumienie na Plus, Kociewski Klub Regionalny, pozytywnie ocenia wykonanie budżetu i będzie głosował za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu tczewskiego za rok 2014. Dziękuję bardzo. Kolega Zbigniew Zgoda. Klub Prawa i Sprawiedliwości po analizie dostępnych dokumentów, opierając się na opinii organu kontrolującego powiat, mam na myśli Regionalną Izbę Obrachunkową, pozytywnie opiniuję sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu tczewskiego oraz informacje o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Konsekwencją takiej opinii jest nasza decyzja udzielenia absolutorium zarządowi powiatu tczewskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu tczewskiego za rok 2014. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Zbigniewowi Zgodzie. Czy jeszcze jakieś stanowiska, opinie? Bardzo proszę, pan radny Bogdan Ryszewski. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni goście, w imieniu klubu Inicjatywa Samorządowa i Niezależni chciałem poinformować państwa, że po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych materiałów źródłowych na temat budżetu i pracy poprzedniego zarządu, klub nasz będzie jednogłośnie popierał udzielenie absolutorium zarządowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś inne uwagi, stanowiska? Bardzo proszę o zabranie głosu. Dobrze. To proszę bardzo, pan starosta Dzwonkowski. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni goście. Ja chciałbym do kilku uwag radnego Kucharka się odnieść. Pierwsza sprawa, znaczy czy druga z tych w pewnym sensie uwag, zarzutów, to że przy podjęciu decyzji o ewentualnym kontynuowaniu roszczenia w związku z karami umownymi na temat wiaduktu była takie sformułowanie, że i dobrze zarząd poszedł po rozum do głowy. Zarząd obecny nie poszedł tyle po rozum do głowy, co również zwrócił się o opinię klubów z opozycji, między innymi radnego Kucharka. Także ja dziękuję za podzielenie się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą z nami. Także tutaj dzięki pomocy również ta decyzja, dzięki pomocy pana radnego została podjęta. Jeszcze jedna uwaga. Trochę mnie dziwi takie utożsamianie się ze szpitalem. Nasz szpital, powtarza radny, nasz szpital i żałuję, że go w zeszłym roku nie sprzedaliśmy. To jest dla mnie dziwne. Ja akurat uważam, że to jest jedna z pozytywnych decyzji i myślę, jestem przekonany, że będzie ona owocować w przyszłości. Dziękuję. Rozumiem, że teraz... Tak, jeszcze... Czy zanim pan starosta Kuczyński w tej sprawie jeszcze, Waldemar Pawlusek? Ale rozumiem króciutko. Tak, a pan poseł... To bardzo proszę pana Zgodowskiego, ponieważ nie chciałem zabrać w tym miejscu głosu, ale jednak troszeczkę byłem zaskoczony wypowiedzią, ponieważ jeśli chodzi o szpital tczewski, to zamrożenie negocjacji i jak gdyby niedoprowadzenie skutecznej negocjacji przy pozyskiwaniu inwestora finansowego, to jest błąd. Według mnie i według nas. Ponieważ znając rynek rozwijający się w medycynie, kto szybciej zdobędzie inwestora finansowego, tym szybciej uratuje szpitale. W tym przypadku szpital tczewski. Bo teraz jest bardzo dobrze, ale za 6-7 lat będzie różnie. I to się dzieje w całej Polsce. W związku z tym ja uważam, że to, że skutecznie nie doprowadziliśmy do tego, aby wyłonić inwestora finansowego, jest błędem na przyszłość. Jest błędem. I mam nadzieję, że akurat w tej kadencji też będzie próba jak gdyby zwrócenia się do pewnych inwestorów, którzy też są zainteresowani. Są zainteresowani i to jest troska. I teraz też troszeczkę się odniosę tutaj do kolegi Adama, o którym mówił. Ja potwierdzam, kilka zadań w ubiegłym roku, w innych latach poprzednich, ponad podziałami nam się udało i zrobiliśmy dużo zadań wspólnych dobrych. Niemniej jednak pewne uwagi są.
do tamtego zarządu, o którym kolega tam mówi, ale także tą uchwałę zarządu powiatowego w sprawie przygotowania projektu uchwały budżetu na 2015 rok z dnia 3 lipca 2014 roku. Ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że mnie nikt nie przekonał, żaden członek zarządu ani nikt z Wydziału Finansów, że zapis mówiący o tym, że dyrektorzy DPS-u muszą 5% wydać na majątki, na wydatki majątkowe, jest niesprawiedliwy według mnie, niesłuszny i niezgodny ze sprawiedliwością, bo 5% wydatku DPS-u równie, a DPS-u na przykład Damascus, to jest bardzo duża różnica. To nie znaczy, że nie należy inwestować albo wydatkować majątki DPS-a, ale nieraz jest taka sytuacja, że wydatki mogłyby być wydatkowane na przykład 10% na tal DPS, gdzie wymaga akurat tego rangu. W związku z powyższym ten zapis jest bardzo zły, niesprawiedliwy. Ja się z tym nie zgadzam i jeszcze raz powtórzę, to jest moja opinia i mnie do tego nikt nie przekona, że tak powinno być. I tu, tutaj tak jak tutaj wcześniej kolega powiedział, nie jesteśmy przeciwko budżetu, bo kilka tych zapisów jest bardzo dobrych i skutecznych dla rozwoju powiatu czeskiego. Nie będziemy za, ale to są te sygnały, które tutaj ja mówię i kolega Adam, uważam, że jest to słuszne. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam pana starostę Puczyńskiego, bo miało być króciutko i już myśleliśmy, że dyskusja jest za nami. Bardzo proszę, pana Adam Pucharek. Proszę państwa, pan starosta dziwi się, że ja mówię nasz szpital. A czyj to jest szpital? To jest nasz szpital. Czy on będzie w naszej gestii, czy nie, on będzie zawsze nasz. To i dlatego tak się właśnie między innymi o niego martwię. Proszę mi dać skończyć, panie starosto. I nawet gdyby on był przejęty przez inwestora, to ja nie widzę zagrożenia. A co będzie, panie starosto, jeżeli spółka szpitale czeskie zacznie przynosić straty? Co będzie? To jest moje pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta i pan Zenon. Jest pytanie. Jeszcze raz przepraszam pana Kuczyńskiego. Jest pytanie, no musi być odpowiedź. Właśnie dlatego, że on będzie nasz, to my za niego ponosimy odpowiedzialność. Nie można mówić, że on jest nasz i żałujemy, że ktoś go nie przejął. To albo trzeba się sprecyzować i powiedzieć, że jestem za tym, żeby kto inny go przejął. A ja zapytam, a kto da gwarancję, czy on będzie się rozwijał prawidłowo za 2, 3 czy 5 lat? Było powiedziane, ja się z tego nie wycofam, że proces prywatyzacji jest wstrzymany, bynajmniej na proces, na czas inwestycji i rozbudowy. Przyjdą problemy, będziemy myśleć i myślę, tak jak mówił tu radny Pawlusek, ponad podziałami, bo on jest nasz, ten szpital rzeczywiście. I póki co wszyscy za niego odpowiadamy i nie żałujmy, że nie przestał być nasz. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Zanurzyna. Panie Przewodniczący, ja nie chciałbym być adwokatem pana starosty, absolutnie, ale co do oceny, w jakiej formule ma ten szpital, pewnie każdy z nas ma indywidualne zdanie. Natomiast chcę państwu tylko powiedzieć, że firma, która że tak powiem, była tym podmiotem, która chciała kupić, zainwestować w szpital czeski, zainwestowała w Kwidzyn i Sztumie. Proszę się zapoznać, jak wygląda dzisiaj szpital w Kwidzyn i Sztumie i dopiero podejmować polemikę na ten temat. Dzisiaj mogłoby być tak, że tego szpitala mogłoby tak naprawdę już nie być. A formuła, w której dzisiaj ten szpital funkcjonuje, jestem przekonany, że będzie nadal funkcjonował i będzie to naprawdę na bardzo wysokim poziomie szpitala. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Myślę, że na temat szpitali czeskich na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby na tej sali dyskutować. A teraz naprawdę bardzo proszę, pan starosta Józef Puczyński. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zaproszenie nas na tą sesję dzisiejszą, byłych, świadczy o wysokiej klasie, pani przewodnicząca, że dostrzega się, by ci, którzy przez 11 miesięcy roku 14 kierowali czy rządzili, mieli prawo coś powiedzieć, tak? Ja jestem w idealnej sytuacji, bo moi następcy są byłymi także członkami tamtego zarządu, a zatem czy dostałbym zaproszenie, czy nie, to i tak bym przyjechał, tak? Bo broniłbym się ewentualnie, ale nie musiałem, bo kolega Tadeusz
i Witek na komisjach wiem, że świetnie sobie z tymi problemami radzili. No ale oczywiście kilka spraw, do których się ustosunkuję, proszę pozwolić. Nie będę taki nudny i tak długo jak ten pan z ochrony środowiska, ale sesje absolutoryjne są z natury nudne, jak flaki w oleju, tak? Bo rok minął i praktycznie można sobie tylko pogadać, opluć, robić wszystko co, zapominając co było, tak? Jakie mechanizmy wtedy i dobrze, jeżeli mówi to ktoś, kto w tych mechanizmach uczestniczył, ale gorzej jak ktoś, który z zewnątrz na to patrzył, a dzisiaj bohaterem, tak? I on najmądrzejszy z wszystkich. I na tym właśnie polega demokracja nasza. Jak studentów pytam, proszę mi powiedzieć, co oznacza słowo greckie demokracja, to wiecie co, że mało kto wie, co to znaczy. To jest władza ludu, ale za tym się kryje pewne pojęcia, które trzeba interpretować w odpowiedni sposób, tak? Nie za wszelką cenę. A zatem do sprawy. Podniesiono sprawę wiaduktu. Dobrze, że kolega radny Kucharek wspomniał o kadencji jeszcze poprzedniej, kiedy tę umowę spisano i kiedy ten plac budowy nie był w odpowiednim czasie przygotowany. Nie ukrywam, że przy takich inwestycjach, przy wielomilionowych, tak, zawsze będą po drodze zdarzały się wpadki. I Bogu dzięki, o czym wspomniał też, że przekazaliśmy miejskie miastu ulice powiatowe, bo tych wiaduktów jest kilka, a remont wiaduktu nad torami to są te dodatkowe problemy nie do przewidzenia, tak? Z koleją walczyć to nie tak łatwo. I ja też byłem jednym z przeciwników, żeby nie rościć pretensji o te odsetki, bo i tak możemy nie wywalczyć, ale trend był taki. Jest tu radny były miasta Kucharski, który na każdej sesji, jak byłem w mieście, kiedy już dzielili pieniądze jak skórę na niedźwiedziu, tak? Których jeszcze nie ma. I tam mówiłem, Bogu będę dziękował, jeżeli odzyskamy te 100 tysięcy, które wpłaciliśmy, tak? Żeby proces mógł się toczyć. Ale skoro przegrana, prawie że oczywista, to dobrze, że starosta i nowy zarząd zdecydował się na wycofanie się ze sprawy, bo to po prostu nie jest gra warta świeczki. To była inwestycja bardzo kosztowna, długotrwała i w związku z tym myślę, że tu nie powinno to być takim przedmiotem krytyki. Szpital. Bogu dziękuję, że nie podpisałem prywatyzacji. I zaraz uzasadnię dlaczego. Wszystkie kadencje były prawie że w momencie, aby podpisać pod koniec kadencji, ale żadna się nie odważyła. I teraz wyobraźcie sobie, gdybyśmy nie zdecydowali się na kredyt i nie rozpoczęła się budowa, to pewnie ten fakt by się stał. Ale w sytuacji, jeżeli szpital jest oddłużony i to już za naszej kadencji, dodatkowe 3 miliony poszło z planu B na wyposażenie szpitala i nagle bierzemy kredyt, który zabezpieczamy tym budynkiem, urzędem, jedyny w Polsce przypadek, że urzędem starostwa pokrywa się kredyt. Co to świadczy? I zaraz powiem więcej. O czym to świadczy? Że żaden starosta nie da się zlicytować, tak? Ten szpital będzie trwał i rada taka czy inna będzie musiała znaleźć pieniądze na szpital, bo za lecznictwo zamknięte odpowiedzialny jest powiat. I sprzedaż podmiotowy prywatnemu jest ryzykiem, że możemy nie mieć szpitala i nie zabezpieczymy tej podstawowej, podstawowego naszego obowiązku. Skoro
aż tak daleko poszło, który z was by się odważył podpisać, były zdania podzielone w zarządzie także. Ale w roku wyborczym, w sytuacji, kiedy kredyt poręczony, rozpoczyna się budowa i my to sprzedajemy, każdy się zapyta, co oni zwariowali? Zaczynają inwestować, zaczynają budować i oni to dają prywatnemu inwestorowi, który notabene nie znał się na lecznictwie, tak to nazwijmy, tak? To nie był podmiot, który w szpitale ma. On dopiero też by się uczył. I zamiast szpitala może byśmy mieli spa. To można tylko dedukować, tak? I tak jak starosta powiedział, może za jakiś czas będzie problem, ale po to wy jesteście tu, my byliśmy, żeby rozwiązywać te problemy. Ja bym nie wyprzedzał aż faktów za 6-7 lat, co będzie, bo sami widzimy, zmienia się władza, zmieniają się ministrowie, zawsze coś ktoś obieca i tu dając przykład akurat Ministerstwa Zdrowia, tak? Miało być dobrze, jest źle i znowu ma być lepiej. Więc to też tak to funkcjonuje niestety. W związku z tym co do szpitala, proszę nie mieć pretensji. Ja podjąłem decyzję zdecydowaną i powiedziałem, w tej sytuacji nie mam argumentów na tak. DPS-y, bzdura. DPS-y były upoważnione. Ja wprowadziłem z chwilą, jak zacząłem kierować zarządem, natychmiast upoważnienia do przenoszenia środków pieniężnych między paragrafami. Natomiast oszczędności nas wszystkich obowiązują, tak? Wprowadziliśmy zasadę pierwszego roku chyba 2-3%, później 5%, ale te pieniądze wróciły do domów społecznych w ramach inwestycji. Wszystkie, co do grosza. Może byli niedowartościowani, że oni to nie mogą sobie szastać pieniędzmi, tak? Ale do wszystkich domów te pieniądze wróciły. Więc nie ma argumentu na nie. Most. To jest mostek w drodze powiatowej dla Warszawy. Więc takie opowiadanie zawsze, że ten most przejmie Warszawa, bzdura. Nie przejmie tego mostu. I pieniądze zostały załatwione na część zabytkową. I te pieniądze załatwił wicestarosta tu Jurek. Ja jeździłem tylko podpisać. On siedział kilkanaście razy u ministrów różnych. Jak pojechałem podpisać umowę, dopiero widziałem i jakie trzeba mieć dojścia i układy, żeby cokolwiek wywalczyć. I wywalczył. I wyobraźcie sobie, minister z naszego województwa, tak, z Pomorza, był Nowak. To było w tym czasie. I nie przejęli mostu. Platforma też obiecywała, że przejmie, nie przejęła. I nie wierzcie w to, że ktokolwiek ten mostek przejmie. A dla nas jest pępek świata, tak? Most, na który trzeba będzie jeszcze co najmniej 100 milionów złotych. I zobaczycie, jaka będzie walka o te pieniądze, znalezienie formuły dania pieniędzy na ten most. To była sztuka. Kosztem jakiegoś, gdzieś tam na południu Polski, jednego mostu myśmy dostali na część zabytkową. Bo znaleziono formułę, że na zabytek można dać. I nie daj Boże, zrobimy zabytek i stanie część widmo, tak? W środku akurat te trzy przęsła. A zatem walka będzie nie na tą kadencję, podejrzewam, tylko. Jeszcze i następną. A zatem to jest naprawdę wielkie dzieło, które spowodowało, że ten budżet dzisiaj tak wygląda, że jest nadwyżka budżetowa. Ale ona jest dlatego, że są te pieniądze na most i one pracują, bo one są lokowane, tak? A zatem powiat na tym jeszcze zyskuje, aż nas zdziwiło, że nam te pieniądze przelali. W związku z tym uważam, że w zakresie mostu zrobiono, co zrobiono, natomiast jeżeli chodzi o koncepcję, jeżeli już rodzi się jakikolwiek pomysł na zmianę, to lepiej teraz, jak później, tak? Bardzo często
projekty już opracowane, przygotowane i hala sportowa na Czyżykowie, kilka przykładów mogę dać, myśmy korekty robili w trakcie. Na to trzeba wtedy wydać pieniądze, żeby nie popełnić błędu, który będzie się wiecznie mścił. Mnie się wydawało, że ta zmiana koncepcji dyskutowana przez dawny Czczew, to jest taka kampanijna robota, tak? W kampanii trzeba się czymś wykazać, więc miną wybory, minie temat. No nie minął, w związku z tym co nowa władza ma zrobić? No musi słuchać, tak? Bo jak nie będzie słuchać, to za 4 lata, a już prawie za dobre 3, wam to wypomni, tak? A ten czas leci jak cholera. No i tak, ja nie będę się ustosunkował do budżetu, dlatego że ja dałem państwu 1 grudnia referując, ale byliście w emocjach, może nie wszystko załapaliście. Myśmy wykonali w tym czasie, tamtej kadencji, 624 zadań. I rzeczywiście ktoś, kto patrzy, w którym roku ile, to w ubiegłym roku było najmniej, bo było 77. Ale dlaczego? Ja się kierowałem zawsze taką zasadę. Pierwszy i drugi rok to rozgrzebujmy zadania, a trzeci, czwarty kończmy, tak, żeby nie zostawiać następcom czegoś, za co będzie się ciągle tłumaczył, tak jak my, za wiadukt, tak? I w związku z tym woleliśmy ograniczyć, a skoncentrowaliśmy się na zadaniach celem zakończenia. I kilka takich sygnałów z budżetu, które analizowaliście, macie państwo, przede wszystkim powiat nie jest zadłużony, tak? Bo 16,7%, tak, zadłużenie to żadne. Jest nadwyżka 18 milionów, zadania wszystkie prawie zrealizowane. Oczywiście tam była taka wypowiedź, że most, pierwsza zrobić pieniądze, a to jest proces wieloletni i on musi być rozłożony na etapy, ale się rozpoczyna. Ale pieniądze leżą, w związku z tym nie mógł być zrobiony w zeszłym roku, tak? A zatem wydaje mi się, że tu, jeżeli radni, Wysoka Rada kierować się będzie merytoryką, to nie ma argumentów na nie, tak? Powstrzymanie się to jest nie, bo nie i koniec, tak? To jest takie mało eleganckie. 3+, to ja myślałem, że za przychodzenie do roboty mam, ale ja coś robiłem przez ten rok 2014, tak? Ja 3+ studentowi daję za to, że chodzi. No więc dziękuję za taką ocenę, plusik tylko. No ale godzę się z tym plusikiem. Słomię dzisiaj już. A zatem, tak to jest. Prawie że nienormalne, tak? Że nowy zarząd musi dostać absolutorium za stary zarząd. Po 11 miesięcy myśmy robili, a miesiąc nowy, który praktycznie płacił rachunki tylko, tak? Bo już w grudniu nie zdążył za wiele zdziałać. Zatem ja serdecznie proszę, jeżeli merytoryka przemawia, jako starosta tego bym nie powiedział, ale jako nikt mogę powiedzieć, tak? Przyzwyczajony byłem do 100% absolutoriów. Jako burmistrz, jako starosta. I będzie mi bardzo przykro, jeżeli ta ocena wypadnie źle, no ale tak to jest. Jak się odchodzi na emeryturę, to tak jakby do czasu, zanim pójdzie żyje, a później już umiera. Tak samo ja już w tej chwili podejrzewam, że to moje ostatnie wystąpienie. Z prawy nie wyjdę, bo robię z Krzysiem Kordą jeszcze w nauce. Także jeszcze gadania mam przed sobą dużo, ale miło by mi było bardzo, gdyby Wysoka Rada jednak oceniła ten rok 2014, nie tylko za przychodzenie do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu staroście Kuczyńskiemu. Zanim przyjmuję, podejmiemy się, że już podejmiemy uchwałę. Panie radny, jeszcze? Ojej, no proszę. Ja chciałem przejść, że ten plus to nie jest mały plusik, to jest wielki plus dla pana starosty i nie tylko za przechodzenie do pracy. Dziękuję. Ale też na proszę, tak? Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie starosto,
Ja na początku chciałem tutaj z kolegami rozmawiać w ten sposób, że poprzemy budżet z akcentem tym, o którym mówiliśmy. Niemniej jednak tu po występie pana Puczyńskiego, byłego starostu, jednak jestem przekonany, że jest zasada, żeby się wstrzymać. Jest zasada. Niestety przykro mi to powiedzieć. Jeszcze raz przypominam, dużo rzeczy nam się udało zrobić, niemniej na wypowiedź dzisiaj byłego starosta jest, jest to po prostu nierzetelne, nieobiektywne i po prostu niemerytoryczne. Bo jeśli chodzi o uchwałę w sprawie tych 5%, to dotyczy czegoś innego. Jeśli ktoś tego nie zrozumie, to po prostu będzie popierał ten zapis o 5%. To jest całkowicie co innego, na przykład dać na początku budżetu, a co innego później zwrócić. To jeśli ktoś nie działa w jednostce budżetowej albo w zakładzie budżetowym, to nie wie, jak to wychodzi. W związku z powyższym ja się tutaj jeszcze raz nie zgodzę w tym temacie, bo jest to nieprawda, można było zrobić inaczej, bardziej sprawiedliwie. A jeśli chodzi, panie starosto, panie starosto, o most Strzeski. To, że kolega Wiórek jeździł do Warszawy, to z racji jak gdyby członka zarządu chwała. Tylko chcę powiedzieć, że nie kto inny, nie króliki, nie ludziki jak na Krymie, tylko Platforma Obywatelska, akurat rękoma ministrów infrastruktury, przekazała te 22 miliony, gdzie od wojny nikt nie przekazał. Ani PiS, ani PO, ani SLD, ani nikt inny. Chcę powiedzieć, że na tym terenie akurat właśnie Platforma Obywatelska, PNP, KKR i PiS, gdzie oni mieszczą się w Radzie Miejskiej, trzeba gdzie wspierali na przykład projekt dofinansowania przez Radę Miejską. I tutaj tak samo wszyscy radni, którzy byli z PiS-u, z PNP, z KKR i z Platformy, wnioskowo i dofinansowali akurat te przełożenia, ale faktem jest i to pan tego nie zmieni, że to minister Nowak, minister Grabarczyk, bo ja wiem, jak to funkcjonowało. To wtedy oni zaczęli, a żaden minister nie rozpoczął. Nikt by nie zrobił, pan Wiórek by nic nie zrobił, gdyby nie było ułożenie, a gdyby w sprawie rządowej i ministerialnej. I chcę jeszcze więcej powiedzieć, że jest taki zapis, że obojętnie jaka władza przyjdzie, to te pieniądze tutaj na ten most będzie kontynuowane. I czy pojedzie pan Dzwonkowski czy Sosnowski, taka sama będzie wersja. A jeśli kto komuś na przykład będzie chciał się na przykład przejąć ten most, może, to teraz będzie problem z tą uchwałą, którą później będziemy jakby uchwalali. W związku z powyższym proszę obiektywnie patrzeć akurat na te warunki, na te zadania, na tą współpracę, którą myśmy robili. Jeszcze raz powtarzam, pewne rzeczy są ponad podziałami, chcielibyśmy to zrobić, dotyczy tu mostu, czy szpitala. Wszystko będziemy robić, żeby się szpital rozwijał i są na kontynuację nasze zadania. To, co kolega Zenek Żyndak, mój serdeczny kolega, to chcę tylko powiedzieć, że się kolega myli, bo w mojej ocenie to nie chodziło o tego negocjacjera, ale to później powiemy, o którego chodziło. W związku z powyższym zgadzam się, że jest tu problem czasowy, niemniej jednak, jak powiedziałem, że nie powinniśmy o tym zapomnieć, żeby szukać. A to jak będzie, to oczywiście biorę pod uwagę to, co starosta Dzwonkowski powiedział, że możemy wrócić po tych projektach Jessica. To jest fakt. Tak, to jest fakt. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w związku z tym mamy do podjęcia dwie uchwały. Pierwsza to jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu czeskiego za rok 2014. Bardzo proszę po wysłuchaniu wszystkich opinii przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, skarbnika, tej całej dyskusji, która się odbyła przed chwilą. Bardzo proszę, pytam radnych, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Proszę o podniesienie ręki, liczymy głos. Dziękuję. Dobrze policzy, bo ileś osób już też jest nieobecnych, tak? Czyli trzech, tak? Policzone? Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czyli bardzo proszę.
jednogłośnie w obecności ilu radnych? 20 radnych. Dziękuję bardzo. To była jedna uchwała bardzo ważna dzisiaj. I druga, proszę Państwa, uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2014. Proszę Państwa, kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium? Proszę o podniesienie ręki. Trzymanie jest dosyć długo, policzymy głos. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest przeciwny podjęciu tej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ogłaszam wyniki głosowania w sprawie uchwały absolutorium Rady Powiatu Tczewskiego za rok 2014. W obecności 20 radnych, 17 osób było za udzieleniem absolutorium, przeciwnych żadnych osób, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że absolutorium zostało udzielone. Stary zarząd i nowy zarząd, bo tak się układa zwykle w okresie powyborczym, otrzymuje absolutorium za rok 2014, ponieważ przez 11 miesięcy myśmy funkcjonowali, zarząd pod moim kierownictwem, miesiąc tamtego roku pod kierownictwem starosty Dzwonkowskiego, który również był w tamtym zarządzie. Zadowolony jestem z udzielonego absolutorium, aczkolwiek wydaje mi się, że tu merytoryczne powody nie odgrywały roli, a polityczne, i to mnie boli. Bo powinniśmy patrzeć merytorycznie, czy te zadania, które zostały wykonane, bądź nie, są uzasadnione, czy nie. Skoro wielka przewaga jest, że tak, no to dla mnie te 3 głosy właśnie to tak większego znaczenia nie mają. Jest mi po prostu przykro, że kierujemy się nadal polityką, a nie merytoryką. Z których zadań inwestycyjnych jest pan starosta najbardziej zadowolony, że udało się je zrealizować? Z wielu tych, które są zrobione, ale i tych, które nie są jeszcze zrobione, ale są już na nie pieniądze, tak? Wspomnę chociażby o pieniądzach na most, które pracują, bo one są na lokacie. Będzie robiona ulica 30 stycznia w Czczewie. Zrobiono 26 kilometrów w ubiegłym roku asfaltów na drogach powiatowych w gminach. W tym roku kolejne, które były w planie przez tamten zarząd jeszcze przygotowane. Także naprawdę jest się z czego cieszyć. A generalnie cieszę się dlatego, że myśmy przyjmowali pewną taką zasadę, że w pierwszym i drugim roku kadencji rozgrzebujemy zadania inwestycyjne, a w trzecim i czwartym kończymy. Stąd taka satysfakcja, że niewiele zostało do zakończenia. Można podejmować działania od już, tak? Tak jak było widać w czasie obrad i dyskusji nad uchwałą absolutoryjną, było dosyć sporo emocji, chociaż byłem trochę zdziwiony tym faktem, gdyż absolutorium dotyczyło w większości budżetu z roku, znaczy w całości budżetu z roku 2014 i poprzedniego zarządu. Jednakże no niektórzy radni chyba do końca gdyby nie umieją rozdzielić funkcji obecnego zarządu i poprzedniego. Także myślę, że tych emocji było sporo, ale część radnych chyba tylko dlatego, że powinni się wypowiedzieć, się wypowiadali. Natomiast tak jak mówiłem, w skrytości ducha, w rzeczywistości byliby za ci, którzy się wstrzymali od głosu. A z których zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku jest pan starosta najbardziej zadowolony? No oczywiście mówię tu o działalności de facto ubiegłego zarządu, w którym również pan brał udział. To znaczy, jeśli chodzi o poprzedni zarząd, to na pewno było oddanie do użytku Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy już teraz zespole placówek specjalnych, bo to jest ośrodek rehabilitacji, no na, bym powiedział, europejskim już poziomie, i tutaj jak najbardziej jest to bardzo ważne zadanie i chyba największa nasza inwestycja w poprzedniej kadencji. Natomiast kolejnym takim sukcesem, myślę, to jest końcówka roku 2014 i rozpoczęcie modernizacji Szpitala Miejskiego w Tczewie.